Skąd wziął się światowy kryzys, na czym polega oraz co Polska może zrobić, aby wyjść z niego obronną ręką? Między innymi na takie tematy rozmawiano w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach podczas spotkania zorganizowanego przez świętokrzyskiego europosła Czesława Siekierskiego. Pierwszym gościem naszych spotkań europejskich jest pan minister Saliusz Wolski, wiceprezydent Parlamentu Europejskiego, założyciel i organizator i pierwszy szef Urzędu Komitetu Integracji, wieloletni minister do spraw integracji, wiceprezydent Parlamentu, następnie przewodniczący Komisji Zagranicznej, obecnie wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej. Pierwsza liga lepszego gościa na inaugurację spotkań europejskich nie mogliśmy znaleźć. Europoseł wygłosił referat, w którym w 7 punktach przedstawił temat Unia Europejska wobec kryzysu, polska perspektywa. Stwierdził, że kryzys przypłynął do Europy zza oceanu i odsłonił słabości gospodarczo-finansowe. Zaczął się od kryzysu bankowego w Ameryce i dotyczy wszystkich państw Unii. Nie jest jednak kryzysem strefy euro. Jacek Saryusz-Wolski mówił również o wyzwaniach, jakie stoją przed polskim rządem i samorządami po negocjacjach budżetu unijnego w nowym okresie programowania 2014-2020. Stwierdził, że trzeba przede wszystkim zmienić filozofię wydawania pieniędzy. Już nie akwaparki, chodniki wzdłuż pól, łąk i lasów i różne inne skądinąd potrzebne rzeczy, głównie związane z wylewaniem betonu. Natomiast trzeba zacząć inwestować w technologię, innowacje, nowoczesną gospodarkę, naukę, badania, po to, żeby te pieniądze rodziły nowe pieniądze potem, kiedy już te pieniądze, ta manna z Brukseli się skończy, ona się skończy. To nie jest tak, że zawsze będziemy na tej kroplówce unijnej. Także, żeby stanąć na własnych nogach, musimy zacząć myśleć o stworzeniu takiej gospodarki, która będzie samonapędzającą się maszyną, a będziemy niezależni bardziej od tego wsparcia unijnego. Podczas spotkania rozmawiano także o zmianach we wspólnej polityce rolnej na najbliższe lata. Musimy politykę spójności traktować łącznie ze wspólną polityką rolną, a szczególnie z drugim filarem, bo drugi filar to jest taka polityka spójności na obszarach wiejskich. I w najbliższym okresie 2014-2020 polityka spójności bardziej zdecydowanie i szerszym strumieniem pieniędzy wejdzie na obszary wiejskie. Także tutaj będą pewne przesunięcia, które możemy dokonać w ramach kraju i nie wręcz na rozwój, przedsiębiorczość, nowe miejsca pracy, infrastrukturę, internet, będzie więcej na pieniędzy na obszarach wiejskich. Natomiast poziom dopłat też wzrośnie, ale pamiętajmy, że w całej Unii ten poziom dopłat maleje. Było to pierwsze z cyklu spotkań europejskich. Wzięli w nim udział świętokrzyscy parlamentarzyści oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.